pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja, jak zrobiono mi premierę płyty w Olsztynie i to nie wyszło tak jak trzeba. No, na przykład przyszli ludzie z telewizji olsztyńskiej i przyszła dziewczyna, dziennikarka, prawdopodobnie dziennikarka, z panem z kamerą, żeby tutaj porozmawiać z artystą, i pani już w drugim zdaniu doprowadziła mnie do furii. Coś o to poszło. Pani zapytała się, ta płyta ma na... Nazywa się Król Wątpliwości. A ja, tak, Król Wątpliwości to ja, tak? A pani, w co pan wątpi, panie Pawle? I po prostu koniec rozmowy, nie wiem. Jak niektórzy tak mają, że niestety nie potrafią rozmawiać z dziennikarzami i z kobietami, no, zadającymi takie mądre pytanie.